Witajcie. Dziś odcinek inny niż zwykle. Pytacie mnie: Zbyszek, gdzie jest cukier? Zanim wam odpowiem na to pytanie, wysłuchajcie, co wam mam do powiedzenia. Jak widzicie, roboty mam pełno, nie wiem w co ręce wsadzić. Teraz akurat pora taka, pogoda taka, że kurczę, serduszka robię. Zachęcam do kupna. Serduszko oczywiście będzie jeździło w mojej skani i świeciło na czerwono. Jeszcze na początku chciałem podziękować wam bardzo za liczne komentarze pod filmem z węglem, kurczę, produkcja węgla, maszynka do produkcji czarnego złota. Niesamowite komentarze pisaliście, kurczę. Tyle komentarzy, że jestem zaskoczony ilością i rozwiązaniem, jakie pisaliście. Jak chcecie, będzie u góry link, to sobie obejrzyjcie po filmie. Gdy już mamy wszystko przygotowane, zlewamy wodą. Tutaj najważniejsze tu i tutaj. I patrzymy, bierzemy butelkę po wodzie. Zobaczymy, co się dzieje. Kurczę. Patrzcie, patrzcie. Patrzcie. Wychodzi kopka. Jak wiecie, już niedługo kampania. Skania już przyszykowana. Ale jak widać, na razie jeszcze naczepy nie mam, bo skania jest podpięta pod burtówkę. Ostatnio dużo roboty miałem z burtówką. A do tej pory jeszcze naczepy nie kupiłem. Jakby ktoś miał jakąś naczepę na sprzedaniu albo na wypożyczeniu na kampanię buraczaną, zachęcam, napiszcie mi maila. Naczepę jaką szukam, to oczywiście minimum 40 metrów sześciennych, żeby była sprawna. Teraz przejdźmy do waszego pytania, gdzie jest cukier? Bym odpowiedział, a skąd ja mam wiedzieć? Ale tak poważnie, no kurczę, wożę buraki, nie? Już niebawem znowu kampania ruszy, także cukier będzie szedł pełną parą. A gdzie on jest, ta, czy już wyprzedane wszystko, czy co z nim zrobili, to nie mam pojęcia. Ja dużych zapasów cukru nie mam, ale mam w słoiczku na kawkę. Oczywiście kawka też jest. I herbatka przygotowane na kampanię, żeby w kolejce sobie wypić jakąś kaweczkę, porozmawiać z kierowcami, co u nich słychać, bo dawno się nie widziałem. Jeszcze na sam koniec chciałem poruszyć temat brykietu. Te kwadratowe kostki, to widzieliście, sprasowane były moją praską, a te okrągłe to wyciskane w doniczce. Powiem wam szczerze, że słabo wyciśnięte było, bo one dłużej schną, jeszcze tu widać gdzieniegdzie są mięciutkie, ale wysychają, co najważniejsze. Praską to ładnie odciśnięte. Fajną praskę zrobił Vigo Service, zachęcam do niego na kanał. Ma niesamowite pomysły odnośnie pras brykietu. Robi też na sprzedaż, także jakby ktoś był zainteresowany, polecam do niego wbić. I co tu jeszcze odnośnie tego brykietu chciałem? No ale wysycha, okrągłe wysychają, w doniczce słabiej wycisłem, no bo wiadomo, plastik to nie chciałem mocno gnieść, żeby doniczki nie rozerwać. Także niedługo zima się zbliża, ta wypróbuję, jak to się pali. Też ładnie się wybił filmik z produkcji brykietu, pierwszy odcinek, co zrobiłem. Link będzie oczywiście u góry. Zachęcam do obejrzenia i przeczytania komentarzy. Też niesamowicie tam komentowaliście, doradzaliście co jak. I teraz właśnie jest najlepszy moment, żeby wcisnąć łapeczkę w górę, bo jak wiecie, ostatnio kto wciska łapeczkę w dół, to nie widać tej łapeczki, nie wiadomo czy się podoba, czy nie podoba. Także jeśli się nie podoba, zachęcam napisać komentarz i podzielić się swoimi spostrzeżeniami, co robię nie tak, czy co robię dobrze. Zachęcam również do subskrypcji kanału, żeby nie ominęły was kolejne odcinki, bo ostatnio YouTube robi sieczkę i słabo promuje, jak wiecie, co zresztą widać na karcie społecznościowej. Tam zamieszczam zrzuty ekranów. I to by było na tyle tego odcinka.
Jeśli ktoś wytrwał do końca, zachęcam w komentarzu na dole, wstawcie jakąś minkę i trzymajcie się. Do następnego razu. Pa, pa, pozdrawiam.